Cześć, witam Was. Słuchajcie, dzisiaj będziemy robić przy Opelku. Tu mamy akurat Astrę dwójeczkę, ale to nie ma też znaczenia przy naszej robocie, dlatego że będziemy się zajmować silniczkiem, tutaj tym dieselkiem. 1.7 DTI w tym przypadku, później przerozwinięcie na Common Railu CDTI. Słuchajcie, tu mamy Astrę dwójkę, ale tak samo będzie oczywiście w wszystkich innych samochodach, w których ten silnik Opel montował. A silnik ten Opel montował no, chyba we wszystkim, co miał pod ręką. Bo to jeździło i w Corsie C, jeździło w Combo, jeździło w Merivie oczywiście, w Astrze 2, w Astrze 3, także tam różne już ewolucje, nawet w Zafirze B to jeździło, także naprawdę ten silnik bardzo szeroko był stosowany przez wiele, wiele lat w Oplu. I o co tutaj chodzi? Tu jest taka rzecz, że ten silnik bardzo, ale to naprawdę cholernie bardzo długo się nagrzewa. Można przejechać, no nie wiem, chyba dopiero tak jak dzisiaj było taki lekki plusik, w jakiejś tam stanie jeszcze w mieście, w korku, potem jazda 15 km, a dopiero wskazówka się tak naprawdę ruszać i iść do góry i chyba nie wiem, 80 stopni to było, nie, po 20 km. Wiem, że te diesle nie nagrzewają się zbyt szybko, nie produkują zbyt dużo ciepła, no ale bez przesady, także postanowiliśmy tutaj, że wymienimy na początek termostat, zobaczymy. Także przede wszystkim też chodzi o to, żeby poprawić ogrzewanie, bo już naprawdę robi się chłodno. Gdzie znajduje się termostacik? Słuchajcie, termostacik znajduje się tutaj, o tam. Także żeby się do niego dobrać, musimy sobie zrobić jakieś takie miejsce, utorować, żeby sobie zrobić lepsze dojście. Więc wymontujemy akumulator, który tutaj dosyć dużo, myślę, zwolni nam przestrzeni i potem tam powoli będziemy już dalej dochodzić, żeby się dobrać do tego termostatu. Pierwszą rzeczą, oczywiście, bo będziemy także musieli siłą rzeczy rozszczelnimy układ chłodzenia. Pamiętajcie, że jak zaczynacie robić cokolwiek przy układzie chłodzenia, jak będziecie spuszczać go, rozszczelniać, otwórzcie korek od zbiornicza wyrównawczego, żeby tutaj nie robić niepotrzebnego ciśnienia. Także przystępujemy do demontażu akumulatora. To oczywiście bardzo prosta czynność. Odkręcamy klemy. Tutaj jest śruba mocująca, to już tam nie patrzę, bo to jest jakieś tam nieoryginalne mocowanie. Oryginalnie jest taka troszkę inna blaszka, ale tutaj jest śruba 13. Musimy ją odkręcić i potem zdemontować klemy od akumulatora. Także bierzemy się do roboty. Odkręciłem już tutaj tą śrubkę, także akumulator jest już tutaj luźny, ale musimy oczywiście odkręcić klemy. I teraz pamiętajcie, podstawowa rzecz, czynność, jaką robicie przy odłączeniu akumulatora. Zawsze, ale to zawsze zaczynajcie od klemy minusowej. Od niej odłączajcie. I ktoś może powiedzieć, no ale co to za różnica, czy ja odłączę tu, czy tu. Jak przecież odłączę plusa pierwszego, to przecież tak nie będzie połączenia, prawda? Tak, to jest prawda, ale powiem Wam, wiecie dlaczego się odłącza zawsze minus? Ja tę zasadę stosuję przy wszystkich samochodach. Tutaj jest na przykład dosyć dużo miejsca. Zobaczcie, w sumie tym kluczem, to co najwyżej dotknę tutaj minusowej klemy i nic się nie stanie. Ale w niektórych samochodach, w zależności jak jest akumulator umiejscowiony, czasami odkręcając, można zahaczyć o coś, na przykład tutaj, odkręcając pierw plusową kremę, no w sumie nie mamy za bardzo oczu do zahaczenia, chociaż tutaj, zobaczcie, mamy już przewód minusowy, nigdy nie wiadomo. Możemy zahaczyć jakiś inny element, w niektórych samochodach odkręcając na przykład kremę plusową, możemy zahaczyć o karoserię i wtedy możemy zrobić zwarcie. Dlatego pierwszą rzeczą, jaką robimy, to odkręcamy klemę minusową, dlatego że kiedy nawet odkręcając kluczem przez przypadek o cokolwiek zahaczymy w samochodzie, o karoserię, o cokolwiek, nie zrobimy zwarcia, dlatego że to i tak jest ta klema podłączona po prostu bezpośrednio do karoserii. Także pierwsze co właśnie odłączamy to, aha, pamiętajcie jednej rzeczy, upewnijcie się, że macie kluczyki wyjęte ze stacyjki w samochodzie i wyjęte jest z samochodu, bo różne rzeczy mogą się dziać. Także odłączamy pierwszą klemę minusową, zdejmujemy z samochodu. Teraz dopiero odkręcamy klemę plusową sobie. Już jest tutaj luźna. Także. O, chyba dawno nie była mnie tak odłączona. O, no chodź tu. Dobra, mam już ją zdjętą i możemy teraz zdemontować akumulator. Słuchajcie, teraz znajdujemy się już pod naszym samochodem. Musimy po prostu spuścić płyn chłodniczy i zobaczcie, tutaj mamy taki czerwony koreczek, widzicie, takie pokrętełko.
I to jest koreczek do spuszczenia płynu chłodniczego. Słuchajcie, go musimy odkręcić, ale tędy nie poleci nam płyn. Płyn poleci tutaj bokiem. Ja nie wiem, czy to będzie widać, ale jak tam spojrzycie, tam odchodzi z boku taka rurka. O, to widać w sumie tutaj. Na tą rureczkę, z tej rureczki poleci nam płyn chłodniczy. Także ja sobie na tą rureczkę nakładam wężyk. Węg sobie prowadzę do jakiegoś pojemnika. No i po prostu spuszczam tędy sobie na spokojnie płyn chłodniczy, aż mi cały tutaj, cały z układu nie zleci, ale tyle, ile tutaj zleci, żeby tam nie mieć u góry już za dużo płynu. Także nakładam sobie tutaj jakąś wężyk i spuszczam płyn i wracamy na górę. Płyn nam tutaj zlatuje, tutaj wężyk podpięty. Mamy z tamtej strony. Wężyk jest założony. Kurczę, jak to ciężko nagrać. W każdym razie tam na pewno taki jest taki element, który sobie podpiękamy tu wężyk do kuratki i nam już ścieka płyn. Także sobie spuszczamy i bierzemy się do roboty. Dobra, słuchajcie, płynik już mało spuszczony, ale zobaczcie w ogóle, kurde, co to jest. Ludzie, ja nie wiem, to wszystkie kolory tutaj pomieszane razem. Nie wiem, czy to jest płyn, czy to jest woda, czy to jest szlam z pralki. Jakaś masakra w ogóle. Nie mam pojęcia, co to tam było. Zakręciłem koreczek, zdjąłem sobie już wężyk. Ten koreczek mocno się nie dokręcajcie, po prostu się go dokręca. Widzicie, że już dalej nie leci, także przechodzimy tutaj, z powrotem wracamy do naszego silniczka. Tutaj, o, sobie poświecimy. No mamy go. Tutaj się znajduje, ale jak widzimy, no nie będzie łatwe dojście. Różne tutaj wężyki nam przeszkadzają, kurcze. Także jeszcze chyba sobie tutaj utorować będzie jakąś drogę. Powyjmować tych wszystkich blokad. To oczywiście ten wężyk tutaj gruby będziemy musieli tutaj jeszcze się dostać. Zobacz, jak tu jest mało miejsca, tu jest jeszcze czujnik. Także no nie jest za dużo miejsca. Kolejną rzeczą, słuchajcie, odkręcamy tą plastikową, podstawę akumulatora, myślę. To nam da dużo miejsca, no tu widzę jakieś trytytki, coś. No ale zrobimy sobie tutaj, zwolnimy miejsce i wtedy będzie na pewno o wiele łatwiej nam. Także tutaj światełko sobie przemieścimy bardziej w tą stronę. Także zdejmuję tą, to są akurat takie zaczepy. Wyjmujemy wężyk. Tu się nie trzyma, tu ktoś dał opaskę, ale to już nie działa. Także jeszcze wyjmę tą podstawę akumulatora. Wtedy będę miał już o wiele lepsze dojście do termostatu. Kręcone, jedna, druga, trzecia tu z tyłu. Wyjęty ten sterownik. No i teraz tutaj próbuję go już jakoś wydobyć, żeby on mnie, ten plasticzek tutaj nie przeszkadzał. Ok. Zobaczcie od razu, ile nam się zrobiło więcej miejsca. Prawda? O, od razu jest fajniej. Także tutaj już od razu jest lepiej. Światełko. Tu mamy te wiązki kabli. Tu mamy przewód jeszcze. Ale to już tam nie będzie przeszkadzać. Także teraz ściągamy tą opaseczkę i będę odkręcał te tutaj śruby. Odsunąłem sobie już tą opaskę z tego węża żabką, a podejrzewam, że to leży tutaj, słuchajcie, od nowości, więc może nie być za łatwo, ale spróbuję go tak delikatnie popodważać. Oczywiście tak, żeby nie uszkodzić, żeby troszkę go wzruszyć. Można też próbować przekręcić węże, ale też ten wąż tutaj nie był zdejmowany. Ja wierzę, że to nigdy nie było wymieniane. Słuchajcie, to 20 lat tutaj tkwi. Także pewnie tam jest niezły syf. Troszkę go trzeba próbować odkleić, jakby od... Wiecie, to tak fajnie na takich filmach instruktażowych wygląda. Się bierze, pyk, zdejmujemy węża i w ogóle jest super. No nie, no tak w życiu nie jest. A na pewno nie w życiu mechanika, wam powiem. Także delikatnie próbujemy cienki, płaski śrubokręt wsunąć, żeby odkleić nam tego węża. O, zaczyna mi się chyba ruszać.
Najważniejsza jest cierpliwość, nie spieszyć się. Delikatnie poruszać, nie od razu rwać, bo musi zejść. O, obrócił mi się. Jak już wam się obrócił, to już zobaczcie. Wężyk jest. To jest zdjęty. O, jeszcze troszkę tutaj mamy wodyczki. No dobra. To mi nie będzie potrzebny ten wąż. Sobie go tutaj zaraz zabezpieczę, żeby mi dalej nie uciekał. I przejdziemy do odkręcenia tego elementu. No dobra. Słuchajcie, nasadka, dwunasteczka, normalna sześciokątna, nie trzynastka, a dwunastka, tak może trochę nietypowo. No i próbujemy. Ruszyła się, dolna. Ruszyła się. Troszkę ją poruszam. Tą górną. Ok. Dobra, założę sobie grzechotkę i pomalutku tutaj myślę, że wiem, że troszkę sam wam przesłaniam, no ale zasada jest prosta, odkręcamy, ale oczywiście wszystko nie na siłę, nie na chama. To już się poluzowała, trochę tutaj te węże, kable przeszkadzają. Ale powiem wam, że to już idzie ręką. Kręcę sobie najpierw tą dolną, bo ta górna już jest bardzo luźna. Dobra. Okej. Jeszcze wody po kapie, ale to normalne. I teraz górna śrubka. Przytrzymuję sobie lewą ręką, czy tam prawą, kto jak jest ręczny, termostat, żeby mi nie uciekł. I kruciec zdemontowany. Tutaj na nim jest uszczereczka, którą oczywiście założymy nową. Dwie śrubki. Zapamiętuję sobie, tak sobie odkładam śrubki, żeby wiedzieć, która śrubka gdzie była u góry na dole, żeby wkręcać je w to samo miejsce. Słuchajcie, i tutaj mamy termostat na wierzchu. Także idę po nowy termostat i będziemy go zakładać teraz. No dobra, słuchajcie, wyczyściłem ten kruciec. Kurczę, ale było ciężko. Powiem, że ta stara uszczelka tak tutaj przyległa, że w ogóle masakra, nie? Żeby to wyczyścić, no ale jakoś mi się tam udało. Dobrze. Termostacik tu na miejsce, ok? Nie powinien nam tutaj nigdzie uciekać. Uszczeleczka. Uszczelka. Tutaj uszczelka była w zestawie, taka papierowa. Termostat oczywiście przykręcamy w tę stronę. Tak jak mówiłem, sobie śrubką tutaj. Ta śrubkę miałem u góry, także tą samą śrubką, co miałem u góry, przykręcam. Na razie sobie tu przyłapiemy. O. Kilka obrotów. Żeby to już nam nie uciekło. Biorę drugą śrubkę. O. I tak samo delikatnie, żeby przypadkiem nie uszkodzić uszczelki. Na wyczucie. Tak, przeszła mi przez kruciec i przez uszczelkę. No i sobie ją przytrzymam sobie, żeby mi ten kruciec nie latał. Jak widzicie, na razie tutaj ręką. Teraz sobie chwycę nasadkę. No tutaj użyłem 3/8 klucza. Warto mieć różne rozmiary kluczy. 1/4, 3/8, półcalowe, a nawet i 3/4, jeżeli robicie coś większego.
Słuchajcie, dlatego, że nie zawsze jest miejsce, żeby na przykład dojść takim półcalowym kluczem. Ok. Teraz to dociągnę, nie za dużo. Tak mniej więcej czuć jak na zmianę. Raz jedną stronę, raz drugą. Żeby się ułożyło wszystko równo. Tutaj jakby góry już czuć, że to nam doszło. Pamiętajcie, że wkręcamy to w aluminium, także nie ma co przesadzać. W ten sposób przykręcając takim nie za dużym pokrętłem, nie użyję nadmiarowej siły. A to nam się, wierzcie mi, nie odkręci. Ok, przykręcone. Termostacik mamy założony. Teraz co? Został nam do założenia ten tutaj wężyk. Zawsze warto, jak coś się robi, zmieść gdzieś pogotowie jakiegoś drucika. Nakładamy sobie tutaj i zakładamy opaskę. I kamera chciała mi uciec. Znaczy sam ją, że pyknął. Także mamy tu na miejscu. Ustawiamy opaskę. Zawsze starajcie się opaskę ustawić w takiej samej pozycji, jak ona była. Teraz jest mi to trochę trudno tutaj, trzymając kamerę. Ale ona była trochę bardziej przekręcona. Także przesunąć muszę ją sobie w tą stronę. Czy to będzie widać? Będzie. Także mam. A tutaj już mi się... Widzicie? Nie jest zawsze. Zawsze coś przeszkadza. Zawsze coś przeszkadza. A tutaj. O. Ciekawy sposób założenia tej opaski. Ale skoro tak była, to ją ustawię w taki sam sposób, jak była. W te same miejsce. O. Idealnie. No dobra. Tak więc co? Opaskę mamy założoną. Termostat mamy przykręcony. Sprawdzam jeszcze, czy opaska jest naprawdę dobrze. W tym samym miejscu. Tak, opaska jest ok. Tak więc zakładamy naszą osłonę od akumulatora. Ręce to jednak nie jedna. Udało mi się tu założyć. Przykręcamy śrubki tutaj od tej podstawy akumulatora. Zakładam tutaj wężyk na tą opaskę. Tutaj o. Tutaj jest takie miejsce w tej podstawie, w które przychodzi ten wąż. Także, dobra, przykręcamy sobie śrubki. Kolej. W międzyczasie taka porada, słuchajcie, już możecie zacząć nalewać sobie płyn chłodniczy, dlatego że on będzie sobie tam schodził, po prostu sobie w tym czasie będziecie tutaj przykręcać. A ten moduł tutaj się po prostu pokaże. Także płyn już sobie można wlewać. Ten moduł tutaj po prostu to się tak, wiecie, podnosi. O. Podnosi, tak, on jest na takie wsuwki, także go sobie tutaj wsuwamy. Tu klemę, żeby nam nie przeszkadzało nic. Przykręcamy podstawę akumulatora. Oczywiście pamiętajcie, że tam na dole macie, zakręciliście na pewno ten korek spustowy, bo inaczej wam
wszystko, co tutaj górą wlejecie, to wam dołem wyleci. Dobra. Tak więc, co? Tutaj przykręcamy, wsadzamy akumulator, będziemy nalewali płyn chłodniczy. Dobra, przykręcić trzeba poważnie, tam tu nie ma żartów. No i wsadzamy akumulatorek. I akumulator też pamiętajcie, że jak go wsadzicie, przykręćcie. Jeżeli nie macie tej, bo nie wiem, jak ktoś kiedyś miał akumulator i zgubił, to w ogóle to tak często te podkładki tutaj giną z tym śrubami, że nie, w ogóle to jest jakiś rarytas, słuchajcie. Dajcie po prostu cokolwiek, żeby to się trzymało, żeby akumulator wam nie latał po całym samochodzie. Już ostatnia aktualizacja, słuchajcie, akumulatory przykręcone, tutaj widzicie, przychwyciłem, uzupełniłem płyn, nalewam powoli, czekam aż nalewacie, to trochę ten płyn schodzi, o tutaj, nie wiem, czy będziecie widać teraz poziom płynu. Ten poziom płynu prawidłowo woplą powinien być taki równy jakby ze zgrzewem tego zbiorniczka wyrównawczego. Tu macie taką szczałeczkę. Jak ktoś nie wie, może kupiliście, jeszcze się nie do końca orientujecie, ile tego płynu powinno być. Kurczę, tutaj jest taka szczałka, wiecie? Opiszę. Poziom na zimno. Powinno być tyle. Co jestem? Także jeszcze muszę trochę dolać. Słuchajcie, przy Oplu nie ma żadnej filozofii, jeżeli chodzi o odpowietrzanie. Nalewacie, odparcie samochód, on musi chodzić, musi się nagrzać, musi się po prostu tworzyć termostat. Wtedy odpowietrzy wam się auto. Sprawdźcie potem, ile jest płynu. Też po pierwszej jeździe, kiedy wykonacie pierwszą gdzieś jazdę, też sprawdźcie, ile jest płynu, gdy zazwyczaj ubywa go jeszcze. Uzupełnijcie i możecie śmiało śmigać. Mam nadzieję, że filmik się przydał. Idzie zima, termostat warto wymienić, żeby mieć pewność, że auto nam się fajnie szybciej nagrzewa przede wszystkim i mieć cieplej w kabinie. Nie jest to droga naprawa, gdyż tutaj mamy, prawda, sam wkład wymieniamy. Także dziękuję wam za oglądanie. Jeżeli się podobało, jeżeli się przede wszystkim przydało, dajcie łapkę w górę, żeby wiedział, że te filmy są potrzebne. Dziękuję wam, na razie, cześć.